Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na E40 i po pierwsze przyjrzymy się pierwszym graczom, którzy postanowili tutaj kliknąć loszki, no a po drugie opowiem wam o swoich planach na to klikanie lochów, dlatego że ciągle dostaję pytania, kiedy będziemy klikać te lochy na zabójcy, już jesteśmy blisko, jak to będzie wyglądać i tak dalej, więc dzisiaj o tym wszystkim opowiem i podam wam w końcu dokładną datę, kiedy to nastąpi. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie to kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o moim planie, ale oczywiście to dopiero jak się dowiecie, o co mi dokładnie chodzi. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. No i przede wszystkim, tak jak wam wspomniałem, kilka tygodni temu kilka osób na tym serwerze, jest to w ogóle ostatni serwer polski, jaki wyszedł do tej pory, 40, postanowiło kliknąć tutaj loszki. Oczywiście nie jest to na taką skalę jak na W50. Na W50 praktycznie co chwilę ktoś tam klikał, co chwilę jakiś nowszy level, najwyższy na serwerze się pojawiał i tak dalej. No a tutaj nie jest to na taką skalę, ale myślę, że również możemy się przyjrzeć. No i w tym momencie, jak sami widzicie, najwyższy level na tym serwerze ma Punisher, 487 poziom. No i gra sobie tutaj zwiadowcą. Ogólnie tak, pojawił się, tak jak widzicie, nowy najwyższy level na serwerze. W sumie to dwa nowe najwyższe levele, bo tutaj jeszcze Zeref od nas Berserkiem również bardzo ładnie pocisnął, do czego zaraz przejdę. No ale właśnie, te osoby, które do tej pory miały najwyższe levele, czyli to był jakiś Antiopa, to był jakiś tam Rafix też, dość wysoki miał level, chyba Pepe tutaj dokładnie, 475, no to te osoby poszły dość mocno w zapomnienie. Dlaczego? No bo sporo mimo wszystko osób z tej topki te lochy stopuje w dalszym ciągu, bądź też stopowało, no i to widać. Zobaczmy sobie, Punisher 12 leveli przewagi na przykład nad Antiopą, zresztą nawet Pepe tak samo. Także tutaj no bardzo duża przewaga. No i Zeref również 486 level, również 11 leveli przewagi właśnie nad Antiopą. Tutaj Marcin UW jeszcze 475 również prawie. Więc no widać, że to stopowanie lochów oddało. No i tutaj te osoby, które gniotły ciągle te lochy, ciągle tam puszowały, nie stopowały, zostały w tyle, jakby nie patrzeć. Zostały w tyle, a to jest dopiero początek klikania lochów, bo bardzo dużo graczy jeszcze tutaj tych loszków nie kliknęło. No i po prostu to wszystko wyjdzie w czasie. Natomiast widzimy, no mówię, nie jest to na taką skalę jak na W50. W50 to jest w ogóle serwer, który myślę, że za kilka lat przejdzie do historii tej gry, no bo jest strasznie mocny. No ale tutaj mamy serwer typowo polski, nasz krajowy, ostatni polski w ogóle, jaki wyszedł do tej pory, więc również warto wspomnieć, jak to tutaj wygląda. No i właśnie, jakiś czas temu, bo chyba w końcu nie dokończyłem, mieliśmy taki event łączony, to znaczy event Kowala i Wiedźmy, no i troszkę osób tutaj postanowiło te lochy kliknąć. Dokładnie to było 28 oraz 29 kwietnia, bo Zeref to sobie chyba rozłożył na dwa dni. Tak czy inaczej 28 kwietnia zaczęli te lochy klikać. No i tutaj już Zeref widzimy, że przeszedł pod Golda na przykład. Tak więc no już od tygodnia około... W sumie to prawie od 2 tygodni, nie wiem kiedy to wrzucę, no ale tak czy inaczej już tutaj co niektórzy lecą sobie pod Golda. No i tak to wygląda, kto oprócz Zerefa i Punishera te lochy kliknął? Jeszcze tutaj Smyku widzimy, 470 prawie 9 level, również Berserkiem też coś tam postanowił poklikać. Dość szybko ogólnie, w sensie moja opinia jest taka, że dość szybko, do czego zaraz przejdę, jak tu się będziemy porównywać. No ale jednak lepiej wbić mimo wszystko, jak już chcemy stopować te lochy i kończyć to stopowanie, no to jakieś okolice 500 levela, dlatego że nawet po kliknięciu tych loszków mieć jakiś tam 480, około 485, to jest oczywiście bardzo fajny wynik, no ale tak czy inaczej jeszcze można to było bardziej dokręcić. No ja już w tym momencie mam 466, no i tego expa naprawdę leci jak na lekarstwo w takie zwykłe dni, nawet jak tu klikam misję pod expa. No a golda leci dość sporo już w taki zwykły dzień, w który powiedzmy, no klikam wiadomo awkę pod expa i tak dalej, potrafię wykręcić około 50 podstaw, około 500 milionów golda mi tutaj leci, więc no już tego golda lecą naprawdę fajne ilości, no a tego expa niestety bardzo malutkie, więc tak to wygląda. No ale mówię, wydaje mi się, że jednak troszkę to było za wcześnie, ale oczywiście każdy klika tak jak uważa, każdy gra jak uważa, ja tutaj nikomu nie będę mówił jak ma grać. Więc właśnie, mamy tutaj...
Przede wszystkim, tak jak mówię, Zerefa to jest pierwsza osoba, Kaeno już jakiś czas temu te lochy kliknął, więc no powiedzmy, że się do tego nie zalicza, to już wam mówiłem jakiś czas temu, że on jest po klikaniu. Tutaj chyba Marshall coś poklikał, w ogóle też ma 471, Punisher, no to mówię, najwyższy level w tym momencie na serwerze, Smyku, no i kto jeszcze, kto tutaj jeszcze coś klikał, jeszcze For, dokładnie, For, nie wiem czy to tak powinienem przeczytać, nieważne, tak czy inaczej For również 470. 58 level, no i For wbił tutaj bardzo dużo expa, w sensie on miał dość niski level, jak zaczynał to klikanie. W ogóle mamy coś tutaj w opisie? Nie, nie mamy nic w opisie, jaki on miał level, jak zaczynał, jak, no teraz jak skończył, to ma 478, więc niby to nie jest jakiś wysoki level, ale on zaczynał z bardzo niskiego pułapu, więc no dużo, dużo wbił tych leveli, koniec końców, nie wiem dokładnie ile, no ale tak to wygląda. Tu jeszcze widzimy Malika, on również poklikał 478 level, no i chyba tyle. I tak jak patrzymy na tą ścisłą topkę, powiedzmy, to wydaje mi się, że tyle. Kenshi w ogóle ma jeszcze 469, nie wiem czy on czegoś nie dopchnął, no ale właśnie to jest to, że co niektórzy nie wbili tak dużo tych leveli, jakby mogli wbić, jakby sobie jeszcze troszkę poczekali i jak zaczęli to stopowanie później, no to jednak lepiej nawet dłużej poczekać, żeby tego expa wycisnąć więcej. Oczywiście nie ma tutaj jakichś takich taktyk, powiedzmy, no takich idealnych pod każdego, każdy zaczyna to stopowanie inaczej, każdy inaczej kończy, to jest dość świeża taktyka, jeszcze nie ma jak to zrobić idealnie od linijki, nikt tego nie opracował, powiedzmy, są tam jakieś domysły, no ale właśnie, różnie to wygląda, no ale najbardziej widzimy to u Zerefa i u Punishera. Jeżeli chodzi o Zerefa, to jest to gracz Eko, on sobie tutaj na spokojnie ciśnie, więc ten jego poziom jest naprawdę godny podziwu. Jeżeli chodzi o Punishera, to oczywiście też, żebyśmy tutaj się źle nie zrozumieli, Punisher być może to ogląda. Punisher wbijał do mnie często na streamki jakiś czas, no w sensie tam kiedyś, powiedzmy, wbijał raz na jakiś czas na streamki, coś tam pisał na czacie i tak dalej, no i Punisher mi pisał, że on ma nawet więcej lochów zostawionych ode mnie, więc jestem szczerze mówiąc zdziwiony, że on postanowił tak szybko te lochy kliknąć, no i wbił tak na dobrą sprawę tylko, mogę powiedzieć chyba tylko, dlatego że no jeżeli miał więcej lochów ode mnie zostawionych, no to chyba powinien więcej tych leveli wbić, ale to oczywiście mówię, to jest takie moje, taki mój domysł, tak czy inaczej no miał niby więcej tych lochów zostawionych, no i wbił ten 487, więc to nie jest taki giga duży wynik, jakiego od niego oczekiwałem, szczerze mówiąc. Tutaj Punisher, nie odbierz tego źle, to nie jest, broń Boże, żaden atak ani nic takiego. Punisher tutaj gemiki ma dość mocne, bo po około 1250, 1300 nawet niektóre, więc myślałem, że wbije więcej, nie wiem jak te jego lochy wyglądają, być może mnie kłamał i miał mniej zostawionych, ale wątpię, Punisher raczej jest w porządku człowiekiem, przynajmniej na takiego się dał poznać na czacie, jak tam do mnie na streamy wbijał, więc w skrócie oczekiwałem od niego więcej. Dlaczego? Ano dlatego, że płynnie teraz przejdźmy do naszej postaci, jak to tutaj wygląda. No i my w tym momencie, jakbym teraz kliknął lochy, mamy do wbicia na spokojnie 28 leveli. 28 leveli do wbicia, czyli jakbym teraz tutaj sobie poklikał, no to mielibyśmy, o Boże, matematyka, 494, dobrze liczę? Chyba dobrze policzyłem tak na szybko. To są oczywiście levele razem z tym lochem od 480 levela, bo pamiętajmy, że tutaj nam się na 480 odblokowywuje nowy loszek, no i ten loszek pada praktycznie z bomby. On nam daje tak jakby darmowe dwa levele, więc 26 leveli bez tego lochu, no a 28 z tym lochem. Oczywiście 480 wbilibyśmy bez problemu, więc ten loszek również już do tego doliczam. No i właśnie, 28 leveli to są lochy, które klikniemy totalnie na luzie. To są lochy, które ja sobie policzyłem przed odcinkiem. Mamy na nie ponad 0,50%. Musimy pamiętać, że tutaj po pierwsze itemy mam tylko ulepszone razy 10. Oczywiście jak będę klikał te loszki, to będziemy je ulepszać, myślę, jakoś razy 18. Zobaczcie w ogóle, ile my tu mamy zostawionego już kryształu, chyba nawet więcej niż na Magusiu, ponad 6 milionów, także no tutaj naprawdę ten zabójca będzie mocny, i tych leveli wbije dużo, no ale mówię, tak na spokojnie, bez większego klikania, bez większego dociskania, 28 leveli. Mój plan na tego zabójcę jest taki, żeby wbić tutaj na pewno po stopowaniu lochów level 500. Chciałem ten grać na expa i te lochy trzymać do poziomu 470, no i jakoś wycisnąć te 30 leveli. Oczywiście musiałem to zgrać przynajmniej z eventem Wiedźmy, no i co do tego eventu Wiedźmy, to on będzie jakoś teraz, chyba jakoś, nie wiem, za tydzień albo za dwa, jakoś
jakoś, nie wiem, czy 19 maja, no coś takiego. W każdym razie, no może 19, bo 19 to jest piątek z tego co widzę, więc no oczywiście tego 470 na pewno nie wbijemy w te, no niecałe 2 tygodnie dla mnie, jak ja to nagram, nie wiem kiedy wy to dostaniecie. Tak czy inaczej, no, będziemy czekać do Wiedźmy Czerwcowej. I Wiedźma Czerwcowa, nie wiem dokładnie kiedy ona tam wypada. Czy ona wypada razem ze startem legendarnego lochu, czy tam tydzień później po starcie tego legendarnego lochu. Tak czy inaczej, weekend właśnie z Wiedźmą Czerwcową to będzie weekend, na którym klikamy lochy. Tak sobie postanowiłem, to jest jeszcze około 1,5 miesiąca. No mamy tutaj, jak widzicie, 466 level początek. Za kilka dni dosłownie, w sumie to pojutrze, jak ja to nagrywam, będziemy mieć level z kalendarza, czyli to już będzie 467. No myślę, że 470 wbijemy na luzie, a może nawet jakiś tam 471, 2, coś takiego na start tego legendarnego lochu, na tą Wiedźmę Czerwcową uda się wbić. Oprócz Wiedźmy, bo Wiedźma to jest takie minimum, żeby tutaj wiadomo, jak klikniemy tornado, to sobie od razu wszystkie itemki sprzedawać. Może jeszcze się załapiemy na event Kowala. Jeżeli będzie tak, że wraz ze startem legendarnego lochu będzie Wiedźma i event Kowala, to wtedy fajnie, to będziemy to klikać. A może będzie tak, że zrobią taki weekend, no wiadomo, wystartuje legendarny loch, chyba startuje, w ogóle już wam mogę powiedzieć, 3 czerwca, jak się nie mylę, tak, chyba 23 czerwca, bo to już było zlikowane. No a może zrobię tak, że na przykład 30 czerwca, czyli tydzień później, będzie znowu Wiedźma i znowu będzie ten event łączony, czyli będzie też Kowal, no to wtedy najwyżej sobie klikniemy, no w tym czasie. Ogólnie opcje są dwie, albo 23 czerwca, albo tutaj 30 czerwca. To jest data, kiedy te lochy będziemy klikać. No i mówię, jeszcze tutaj dopchniemy troszkę tych levelków, jakoś to będzie wyglądać, no i zobaczymy, ile nam się uda wbić. No najlepiej by było wbić 472 przed klikaniem tych lochów, bo wtedy 28 leveli wbijamy na luzie, mamy 500 bez żadnej większej napinki. Na 500 znowu nam się odpala kolejny loch, który dokładnie, Dojo Bohaterów z Dzieciństwa. No i ten loszek również robimy z bomby i mamy 502. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, no myślę, że na spokojnie ten level 500 sobie wbijemy i taki jest plan, czyli za około 1,5 miesiąca, jak ja to nagrywam, będziemy te lochy klikać i będziemy tutaj coś działać. Co mogę wam więcej dodać? No chyba tyle, chyba wszystko wam powiedziałem, mówię, na ten moment na miękko 28 leveli będzie wbijane, no ale będę chciał ten 500, będę chciał po stopowaniu ten 500 poczuć, jak to jest, no i wtedy zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dlatego właśnie też, wracając tutaj do Punishera, dziwię się, bo myślę, że on, no oczywiście on ma troszeczkę słabsze statystyki, chociaż nie jakoś bardzo, ma tutaj gemiki delikatnie słabsze, tu w ogóle widzę, że on nie poulepszał itemów, ma zaledwie razy 11, razy 13 tu brońkę, nie wiem czemu, czy surek nie ma, czy o co chodzi, ale wątpię, no nie wiem, no jestem ciekaw jego taktyki, bo no spodziewałem się, że on tych leveli, no myślę, że tak z 8-7 więcej powinien tutaj wbić, tak mi się przynajmniej wydaje. Klaser ma 99,5% prawie, więc no na pewno te wszystkie lochy jakieś ze strefy światła tutaj z karuzei z idolami sobie dopchnął co mógł, no ale nie wiem, no jest to ciekawe, bo mówię, on podobno miał lochów jeszcze więcej, aniżeli ja zostałem. Miał tam oczywiście kilka leveli mniej, jak dobrze pamiętam, ale niewiele, więc po prostu jestem ciekaw, jaką on tutaj przyjął taktykę, zwłaszcza że napisał sobie w opisie, że właśnie od 30 kwietnia, bo tutaj Zeref 29 miał misję pod gold, no to wydaje mi się, że Punisher musiał właśnie 30 kliknąć te lochy, no i czy tam 29, no i od 30 sobie przeszedł na golda, więc raczej już wszystkie lochy, które mógł, to dopchnął, no bo głupio by było jeszcze jakieś lochy zostawiać, a jednocześnie grać na golda, no nie? A Punisher raczej, jeżeli chodzi o grę, no to ogarnia, co się dzieje. Więc nie wiem jak to wygląda, no ale tak się prezentuje w tym momencie topka, tak się prezentuje najwyższy level, po długiej, można powiedzieć, stagnacji, jeżeli chodzi o ten najwyższy poziom, bo mieliśmy tego Antiope, który tutaj klikał lochy jak, no wszystko klikał co mógł, może w ten sposób. Po długiej takiej stagnacji tam był jeszcze, tak jak mówię, Marcin, też jeden z wyższych poziomów, jeszcze był Pepe. Po długiej stagnacji w końcu jakieś nowe, najwyższe levele na tym serwerze się pojawiły. Więc to oczywiście fajnie i to na plus. Co mogę więcej dodać co do mojej postaci?
Szczerze mówiąc nie wiem, no powiedziałem wam jak to będzie wyglądać. Jeszcze tu oczywiście pachołkom jakieś pojedyncze itemki pozmieniam. Jeszcze tutaj im poulepszam razy dwa chociaż te itemy, więc to też może jakiś tam jakiś wpływ na te procenty z lochów będzie miało. No zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście jak już będziemy startować z klikaniem lochów, to ja to wszystko poulepszam. Jeszcze raz sprawdzimy ile nam wyjdzie expa z tego wszystkiego. No i będziemy klikać, będziemy działać i tyle. Jakie są moje cele? Moim celem jest pierwszy na serwerze poziom 500. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, mam taką nadzieję, bo no nie jest to takie proste, jak sami widzicie. Ja tutaj już od prawie 100 leveli w ogóle, od 91 dokładnie tych lochów nie klikam, no a i tak jeszcze nawet jakbym teraz je kliknął, to tego 500 bym nie wbił, no ale może się uda jako pierwszy gracz na serwerze 40 polskim wbić poziom 500, to by na pewno było fajne, no i ogólnie wbić ten 500 po stopowaniu, żeby też wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj jeszcze chciałem dodać, bo niestety zapomniałem o tym wspomnieć na odcinku, mianowicie poza tym moim celem wbicia jako pierwsza osoba na tym serwerze 500 poziomu, chciałem również pobić rekord 500 poziomu, jeżeli chodzi o zabójcę, który w tym momencie wynosi 582 dni. Coś takiego kiełkowało mi się w głowie, natomiast żeby to zrobić, musiałbym już jakiś czas temu tak na dobrą sprawę klikać te lochy, dlatego że jakbym kliknął na tej Wiedźmy Majowej, czyli 19 maja, to niestety spóźniłbym się bodajże o 6 dni, jak się nie mylę, czy tam o 7 dni, czyli o równy tydzień. No a nawet jakbym to robił na tej Wiedźmie Majowej, to i tak bym nie wbił tego poziomu 500. Dlatego też niestety tego nam się nie uda zrobić. Coś takiego mi się kiełkowało w głowie, że może spróbować pobić ten rekord, jeżeli chodzi o zabójcę. No ale niestety 582 dni, jeżeli o mnie chodzi, o tą moją postać, są w tym momencie nieosiągalne, więc będę musiał się obejść smakiem. No i skupić tutaj głównie właśnie na tym 500 poziomie na S40 jako pierwsza osoba. No i może to nam się uda zrobić, zobaczymy. To do mojego klikania lochów, zgaduję, że będzie to robione na streamie, no i oczywiście zapisik z tego streama wleci na kanał pocięty, żebyście mieli najfajniejsze smaczki, żebyście mieli takie mięsko na kanale również, najciekawsze rzeczy, jak tam będzie jakieś chwilowe przerwy będą albo coś takiego, to ja to będę wycinał, no i wam to wrzucę na kanał. W ogóle spojrzałem sobie z ciekawości, ile ten zapis z W50 ma w tym momencie wyświetleń, okazało się, że już prawie 8000, także bardzo was tam ciekawiło to klikanie lochów, a tam to nie było zrobione tak do końca dobrze. Wydaje mi się, że na S40 będzie to o wiele lepiej zrobione, więc również sobie pewnie z przyjemnością obejrzycie, także na spokojnie, jak kogoś nie będzie na streamku, to na pewno nic nie przegapi. Co mogę więcej dodać? Chyba wszystko wam powiedziałem, co tutaj miałem, nie będę już wam omawiał postaci, bo niedawno był odcinek z tego, co się dzieje na S40, stopujemy lochy, więc no nic się nie dzieje generalnie, tak to wygląda, no ale mówię, pierwsze osoby już te lochy poklikały, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ominąłem, bo ja też szczerze mówiąc tak bardzo tego nie śledziłem. Tu Gumzerker też ma w ogóle 475, on chyba też coś tam poklikał. No tutaj my do tej pory, oprócz oczywiście tych trzech osób, które w ogóle nie stopowały lochów, o których wam mówiłem, my do tej pory mieliśmy jeden z najwyższych leveli, więc kto w tym momencie ma o wiele wyższy niż my, no to znaczy, że coś tych lochów poruszał, coś tutaj generalnie sobie poklikał, więc tak to w skrócie wygląda. No i co? I tyle. Można sobie oczywiście gildyjkę przejrzeć, można sobie top 30 przejrzeć, zastopować. Nie ma z tym najmniejszego problemu. A jeżeli czegoś nie powiedziałem, może o czymś zapomniałem, nie wiem, jak będziecie mieli jakieś pytania co do tego mojego stopowania, czy jakiekolwiek, no to oczywiście w komentarzu dawajcie. Chętnie postaram się tam wszystko wyjaśnić dodatkowo i sprostować. Co mogę dodać? No będzie legendarny loszek też, wiadomo, jak będziemy te lochy klikać, no ale ja tutaj już na ostatnim legendarnym lochu się przebrałem w całości, jak widzicie, wszystkie itemki przebrane, wszystkie itemki po około 760 statystyk, nie wbiliśmy od ostatniego legendarnego lochu nie wiadomo ile leveli, więc i tak mi to za dużo nie da, także no raczej przewiduję samo klikanie lochów i jak wbijemy ten poziom 500+, to może potem jakieś itemki powymieniamy, ale to się zobaczy, nie? Nie będę się ogólnie jakoś bardzo napinał, bo i tak tutaj itemy mamy w miarę aktualne i w miarę to dobrze wygląda. No i co? Tak myślę. Ciągle mam z tyłu głowy, że coś zapomniałem wam powiedzieć, ale chyba nie. Powiedziałem wam, kiedy klikamy, powiedziałem wam, jaki jest plan, 500 level. Powiedziałem wam, jak to w tym momencie wygląda z tym moim stopowaniem. Tu no mówię, za dwa dni znowu kolejny levelik, więc 4, 6, 7. No i nam jeszcze zostaną 3 levele, tak na dobrą sprawę, do tego etapu, kiedy ja to chciałem klikać. No a jeszcze myślę, że do tego czerwca, do tej Wiedźmy Czerwcowej, ewentualnie Kowala, jeszcze może jakiś 4, 7, 1, 4, 7, 2 wyciśniemy. To wszystko wyjdzie w praniu. Natomiast no też pamiętajcie, że na takim Magusiu, gdzie ja tam zacząłem, można powiedzieć, klikać na 464 levelu,
levelu, no to ja tam wbiłem 493, jak się nie mylę, albo 492, więc wbiłem tam właśnie 28 leveli, zacząłem to klikać wcześniej, miałem tam więcej lochów dopchniętych niż na zabójcy, więc też to inaczej wyglądało, tak więc no myślę, że na spokojnie ten 500 wbijemy, ale żeby nie zrobić fuck upu, to troszeczkę jeszcze poczekam. Ślicznie Wam dziękuję za uwagę, ślicznie Wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę zostawiajcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i tak jak mówię, piszcie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania czy coś takiego, to ja Wam chętnie odpowiem co do tego mojego stopowania na tym zabójcy. Dzięki pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!